Cześć, z tej strony Tomek Serwisant. Wrzuciłem swój stary telefon do wody po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda ten telefon w środku oraz po to, żeby obalić mit cudownego ryżu. Telefon wpada na mięsące do kibla, do herbaty, zalewamy go piwem, winem lub po prostu zalewamy go wodą. Tyle historii, niektóre ciężko zrozumieć. A to zaraz po zbiciu szyby oraz uszkodzeniu złącza ładowania. Jedna z najczęściej występujących usterek spowodowanych przez użytkowników. W internecie niestety aż roi się od poradników, których każą nam wrzucić telefon zalany do ryżu. Nikt jednak nie mówi o tym, że ten sposób jest bardzo niebezpieczny dla naszego telefonu. Nikt nie mówi też o ryzyku utracenia wszystkich danych, a niekiedy dane są dla nas ważniejsze niż cały telefon. Ryż. O! Wystarczy? Pod tym filmikiem jest artykuł, który mówi nam więcej o tym, co zrobić, gdy nasz telefon zostanie zalany wodą lub inną cieczą. No ale niestety nie każdy czyta takie artykuły, nie każdy wchodzi w to, co jest pod filmikiem. Filmik trwa minutę i przedstawia sposób, który może trwale uszkodzić nam telefon lub na zawsze możemy pożegnać się przez niego z danymi. No i zadziała, albo nie zadziała. Dlaczego nie wierzę w magię ryżu? No, ryż ma właściwości takie, że pochłania to wodę, to wilgoć i wyssie to wszystko z naszego telefonu, ale niestety nie wyczyści nam płyty głównej. Niestety trzeba otworzyć zalany telefon i bardzo dokładnie oczyścić płytę główną, gdyż, tak jak mówię, sam ryż nie oczyści nam jej i po nawet tygodniu leżeniu telefonu w ryżu, jak ten telefon wyciągniemy i podłączymy do ładowania lub uruchomimy, mogą powstać nieodwracalne zmiany, z którymi nie da się później już nic zrobić. Jeśli nasz telefon został delikatnie zalany wodą, ryż może pomóc, ale i tak nie ryzykowałbym, bo w przypadku, gdy zaniesiemy telefon do dobrego serwisu i telefon będzie delikatnie albo praktycznie wcale w środku nie będzie zalany wodą, to taki serwis nie powinien skasować żadnych pieniędzy, ewentualnie skasować tylko pieniądze za diagnozę urządzenia. Tak jak mówiłem na początku filmu, specjalnie dla Was wrzuciłem swój stary telefon do wody, później na 2 dni do ryżu, żeby udowodnić, żeby pokazać, jak wygląda płyta główna takiego telefonu oraz inne podzespoły po kontakcie z wodą i po wysuszeniu w ryżu. Tak wygląda wyświetlacz z drugiej strony. Widać wyraźne ślady zalania. Rozkładamy dalej telefonik, żeby pokazać to, co najważniejsze, czyli płytę główną. W międzyczasie może powiem, jak wygląda naprawa telefonu zalanego w serwisach. Pierwszym krokiem jest wyjęcie baterii oraz rozebranie telefonu. Jeśli jest potrzeba, to trzeba ściągnąć ekrany na płycie głównej, które są osłoną dla podzespołów. I następnie oceniamy, czy płytę główną trzeba wrzucić do myjki ultradźwiękowej, czy nie ma takiej potrzeby. Następnie wrzucamy płytę główną do myjki ultradźwiękowej lub czyścimy w inny sposób. Po wyczyszczeniu płyty głównej oraz innych podzespołów telefonu można jeszcze sprawdzić, zdiagnozować różnymi urządzeniami diagnostycznymi, czy wszystkie elementy na płycie głównej są sprawne. Później złożyć telefon, podłączyć baterię i uruchomić. Następnie testujemy wszystkie funkcje w telefonie, czy wszystko działa poprawnie i informujemy klienta o tym, co udało się zrobić z jego telefonem. Jak widzimy, na płycie głównej jest biały osad. Na dodatek przy wejściu od płytki ładowania jest zwarcie, wystąpiło na nim, jest czarna po prostu. I płyta główna taka wymaga czyszczenia. Widać, ryż nie pomógł. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, udowodnić, obalić mit cudownego ryżu. Co robimy? Oczywiście jak najszybciej staramy się wyłączyć telefon oraz wyciągamy baterię, jeśli jest taka możliwość. Niestety coraz więcej producentów nie daje już nam takiej możliwości. Telefony mają niewymienne baterie, przez co mamy utrudnioną sprawę. Możemy sprawdzić na YouTubie, jak otworzyć praktycznie każdy telefon,
ale nie każdy ma jednak przyrządy w domu do tego, żeby to zrobić oraz nie każdy ma zdolności manualne, żeby to zrobić. W takim przypadku, jeśli nie mamy możliwości, telefon nam nie chce się wyłączyć oraz nie mamy możliwości wyjęcia baterii, zanosimy telefon jak najszybciej do serwisu. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że jeśli dane są dla nas ważniejsze niż telefon, to warto też o tym wspomnieć w serwisie, gdyż telefonu może nie udać się uratować, a dane mogą, może jakoś się dać zgrać. Czego nie robimy? Nie włączamy telefonu, nie podłączamy telefonu do ładowarki, dlatego nie włączamy i nie podłączamy do ładowarki, bo mogą zrobić się nieodwracalne zwarcia i uszkodzenia na płycie głównej, przez co nasz telefon być może już nigdy się nie uruchomi. No i nie kładziemy telefonu na kaloryferze, nie grzejemy suszarką, nie suszymy w przyspieszonym tempie telefonu. Moim zdaniem jest około 50% szansy na to, że nasz telefon da się w pełni uratować i około 70% szansy na to, że uda nam się odzyskać chociaż dane. Oczywiście, jeśli będziemy stosować się do wcześniej wymienionych zasad. Jeśli nie będziemy się stosować do tych zasad, procent spada. Mam nadzieję, że Wasze telefony nawet po zalaniu wrócą do życia. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.